Dzień dobry Państwu, Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu. Proszę Państwa, dzisiejszym naszym spotkaniem chciałabym rozpocząć debatę w środowiskach niezależnych, w środowiskach tak zwanego antysystemu na temat tego, w jaki sposób możemy przeciwstawić się tak zwanej normalności, nowej normalności, którą oferują nam środowiska globalistyczne, sam Klaus Schwab i jego forum ekonomiczne z Davos. Dlaczego uważam, że tego typu debata ma głęboki sens właśnie w tym momencie? Ano dlatego, że chociaż jesteśmy tak bardzo zaabsorbowani tym, co się dzieje na Ukrainie. Śledzimy te wydarzenia z zapartym tchem i prawdopodobnie poświęcamy im większość naszego wolnego czasu. To tymczasem ukradkiem, jakby poza polem naszej uwagi, globaliści posuwają swoje pionki do przodu. Jak Państwo zapewne wiecie, trwają przygotowania do wprowadzenia czegoś na kształt sanitarnego rządu światowego. To jest ta słynna reforma WHO. Ja Państwu tylko przypomnę, że Bill Gates, ale nie tylko on, zabiega o to, żeby w artykule 19 zawrzeć taką klauzulę, że państwa narodowe tracą kontrolę nad swoimi politykami sanitarnymi, a WHO ma prawo im narzucić obowiązek szczepienny, przynajmniej jednorazowego ukłucia wszystkich mieszkańców na kuli ziemskiej. Te prace trwają. Mamy również sygnały z krajów Europy Zachodniej, że tam na nowo, prawda, pojawia się zwiększona ilość przypadków zarażenia którymś z wariantów COVID-19, więc jak najbardziej dyskusja czy namysł nad tym, jak sobie z tym walcem drogowym poradzić na dłuższą metę, no to jest, prawda, namysł jak najbardziej na czasie, jak najbardziej zasadny i powinniśmy, nie spuszczając oczywiście oka z Ukrainy, powinniśmy się przygotować do tego, co po zakończeniu tych działań wojennych globaliści nam zaproponują i co prawdopodobnie będzie propozycją nie do odrzucenia. Dlaczego jeszcze uważam, że tego typu debata jest potrzebna w Polsce? Dlatego, że chociaż u nas nie protestują tak jak we Francji setki tysięcy ludzi czy w Niemczech, to jednak te środowiska tak zwane niezależne, tak zwane antysystemowe mają dla tych, którzy chcieliby się przyłączyć, dość szeroką ofertę. Środowisk tych jest wiele, przynajmniej parę z nich dość licznych, takich, które dysponują no naprawdę przynajmniej paroma tysiącami szabel. Propozycje programowe, propozycje wyjścia z tego okrążenia, z tej opresji są różne i to jest jak najbardziej chwalebne i potrzebne, dlatego po prostu, że nie każdemu odpowiada, prawda, określony typ działalności, czy nie każdy może sobie pozwolić na określone zabezpieczenia. Więc pluralizm jak najbardziej, ale jednocześnie zapraszam do wymiany myśli. Jak Państwo wiecie, śledzę media francuskie czy francuskojęzyczne, dlatego że to się nie ogranicza tylko do Francji, ale
też do Szwajcarii, do Quebecu, do Belgii, do Luksemburga i wszędzie tam tego typu dyskusje już trwają w mediach niezależnych. Również tam podjęto cały szereg już takich działań prospołecznych, które mają zabezpieczyć przed skutkami tego terroru sanitarnego, no, szerokie grupy społeczne. U nas jeszcze nie doszło tak w pełni do tego przymusu paszportów covidowych. Może dlatego, że zastosowaliśmy działania wyprzedzające. Natomiast we Francji, gdzie temu obowiązkowi podlegają całe bardzo liczne grupy zawodowe, typu nauczyciele, typu przede wszystkim służba zdrowia, tam po prostu wobec faktu, że rzesze pracowników znalazły się z dnia na dzień bez zatrudnienia, bez środków do utrzymania, tam ten ruch pomocy im i ruch zabezpieczenia naszych dzieci przed szczepawkami, no, jest znacznie bardziej prężny, znacznie bardziej ukonstytuowany i to być może może być dla nas również wzorzec czy model do odporu samoobrony. Natomiast ja chciałam Państwu zaproponować w takim cyklu filmów propozycje programowe no, czołowych liderów francuskich. We Francji sytuacja była o tyle sprzyjająca właśnie artykulacji takich już konkretnych propozycji, dlatego że Francuzi mają za sobą ruch żółtych kamizelek, który no, po 2 latach praktycznie został wygaszony, ale nie zostały wygaszone więzi zadzierzgnięte pomiędzy tak zwaną Francją peryferyjną, czyli tymi protestującymi z powodów no, przede wszystkim ekonomicznych, bo przypominam, ten protest się zaczął w momencie, kiedy miała drastycznie podrożeć benzynę. Był to protest ludzi prostych, ludzi skromnie zarabiających, których ta podwyżka po prostu no, uderzyłaby tak mocno po kieszeni, że postawiłaby pod znakiem zapytania no, taką zwykłe przeżycie, zwykłe dopinanie budżetu z końcem miesiąca. I do tych protestujących dołączyli intelektualiści. To był troszeczkę protest podobny do tak zwanej opozycji demokratycznej po protestach robotniczych w 1976 roku, kiedy powstał KOR, a potem dołączyły do tego inne odłamy, prawda, niezależnej opozycji polskiej. Wtedy organizowano szerokie akcje uświadamiające. Działał Uniwersytet Latający, organizowano spotkania, organizowano debaty, a przede wszystkim zorganizowano tak zwany drugi obieg, to znaczy niezależną prasę, niezależny obieg literatury, która oczywiście inaczej podlegałaby cenzurze. I dzięki właśnie pomiędzy rokiem 1976 a wybuchem Solidarności udało się zainteresować tymi kwestiami bardzo szerokie kręgi społeczeństwa polskiego. Tak wydarzyło się również we Francji. Od początku właśnie tego protestu żółtych kamizelek. I ja śledzę od paru już lat właśnie wypowiedzi, czy artykuły, czy książki tych francuskich intelektualistów, którzy podjęli ten trud
wyobrażenia sobie innej rzeczywistości społeczno-politycznej we Francji, a od czasu, kiedy, prawda, zdźgają nas tą tak zwaną nową normalnością, to oni bardzo poważnie się zastanawiają, w jaki sposób przejąć inicjatywę i w jaki sposób na gruzach świata, który zburzyli nam wielcy z Davos, w jaki sposób zbudować zupełnie nową rzeczywistość. Francuską, ale nie tylko. Oczywiście każdy kraj ma swoją specyfikę, każdy naród inaczej ustala swoje priorytety, ale być może będzie to dla Państwa interesujące i być może warte, no przynajmniej przyjrzenia się tym modelom. Dzisiaj będziemy mówili o rozwiązaniu chyba najbardziej, no takim powiedziałabym, radykalnym, dlatego że będziemy się zastanawiali nad tym, na ile w obecnej sytuacji w kraju członkowskim Unii Europejskiej sensowna jest próba wejścia do parlamentów narodowych po to, żeby przynajmniej zablokować pewne działania władzy, o których, jak wiemy, we wszystkich praktycznie krajach członkowskich Unii jest absolutnie na usługi wielkiej finansjery, na usługi globalistów, na usługi Davos. Więc czy obecność tak zwanych wolnych czy niezależnych środowisk w parlamentach ma sens? W takich warunkach, kiedy wiemy, że cały system jest w zasadzie domknięty, cały system jest skorumpowany i że wszyscy mamy tego świadomość, we Francji działo się podobnie jak w Polsce, że od czasu do czasu pojawiała się jakaś grupa ludzi, którzy no, przecierali ten szlak obecności w Sejmie czy w Zgromadzeniu Narodowym. No i bardzo szybko się okazywało, prawda, że niewiele można było zdziałać, po prostu dlatego, że kontekst, że reguły gry parlamentarnej tak naprawdę ograniczały wszelkie ich działania. No i jakby wszystkie te próby do tej pory w różnych krajach no, pełzły na niczym. Czy zatem jest sens podejmować to obecnie po raz kolejny? Ja będę Państwu relacjonować dzisiaj stanowisko pana Lucien Serise, który jest filozofem, semiologiem, epistemologiem, ale który również jest człowiekiem bardzo zaangażowanym politycznie. Ma już 50, więc przeszedł od poglądów lewicowych do poglądów prawicowych, ale przede wszystkim jest eseistą, konferencjerem i współpracuje z grupą politologów i geopolityków skupionych wokół takiego think tanku. Ten think tank się nazywa strategika.tv. Ja jeszcze dodam na marginesie, że przyznaję się do polskich korzeni, spędza w Polsce wakacje i bardzo pilnie analizuje w oparciu o, zna polski, więc w oparciu o to, co może przeczytać, ale również w oparciu o to, co mu donosi jego rodzina, więc analizuje również naszą sytuację. A zatem do dzieła. Proszę Państwa, proszę mi pozwolić, że na początku w pewnym sensie jako taki adwokat diabła powiem Państwu o tym, jaki jest, albo raczej jaki był mój osobisty stosunek do czynnego udziału w polityce. Jak
no ogromna większość mojego pokolenia. Poświęciłam ładnych parę lat na to, żebyśmy się stali krajem wolnym, żeby Rosjanie opuścili nasze terytorium i żebyśmy mogli urządzać tą wyswobodzoną polską przestrzeń, czy wymieciony polski dom po naszemu. Ale jak większość tych właśnie działaczy solidarnościowych czy studenckich, w momencie osiągnięcia tego właśnie statusu, w cudzysłowie, prawda, dzisiaj już wiemy, że w cudzysłowie wolnej Polski, ja uznałam, że tak naprawdę polityka jest nie dla mnie, że parlamentaryzm jest skoszarowaniem politycznej prostytucji, jak to twierdził austriacki aforysta początku XX wieku, a w zasadzie lat 20. XX wieku, Karl Kraus. No i zajęłam się tym, co interesowało mnie najbardziej, czyli swoim życiem zawodowym, swoim życiem rodzinnym, uznając, że są lepsi, są bardziej kompetentni. Moja niechęć do polityki wyraziła się też dwukrotnie, w momencie, kiedy no różne takie, wtedy to się nazywało krawicowe kanapy, proponowały mi jakiś tam udział w wyborach na różnych szczeblach, ale również w wyborach do parlamentu. I ja wówczas, dziękując za zaufanie, dodawałam z uśmiechem, że przecież ja nic nikomu w życiu złego nie zrobiłam, żeby musieć skończyć w cyrku, na wiejskim. Więc jak Państwo widzicie, całkowicie oddałam to pole. I było mi z tym absolutnie dobrze, komfortowo. Siedziałam sobie spokojnie w kąciku, uprawiając własne poletko. Do momentu, kiedy przyszła pandemia, i kiedy zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę sprawy zaszły tak daleko, że my w tej chwili walczymy o swoje, nie tylko o swoją wolność, ale o swój dobrostan, w sensie dobrostanu fizycznego. I walczymy tak naprawdę o swoje człowieczeństwo w starciu, prawda, z ruchami prącymi czy popychającymi nas ku transhumanizmowi. I proszę Państwa, bardzo zweryfikowałam tą moją antyparlamentarną czy antypolityczną postawę. Myślę, że bardzo wielu z Państwa, którzy tak mniej więcej jesteście w moim wieku, też postawiliście sobie pytanie, czy mieliście rację, tak bardzo broniąc swojej prywatności i nie podejmując trudu aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Ja jestem osobą bardzo trzeźwą, w związku z tym no, nie przeceniam swoich możliwości, ale przyznam się, że się postawiłam sobie raz czy drugi pytanie. Czy chociażby tylko jako ta przysłowiowa paprotka sejmowa, bo podejrzewam, że te propozycje kandydowania to było właśnie próba ustawienia mnie li tylko w takiej dekoracyjnej roli. Wówczas jeszcze mogłam pełnić tą dekoracyjną rolę. Proszę Państwa, więc ja absolutnie, prawda, nie snuję sobie tutaj żadnych opowieści, prawda, jak ja bym mogła wpłynąć na kondycję i życie polityczne III RP, ale jednak gdzieś tam pozostaje to pytanie, i to pytanie powoduje, że ja nie powiem, że ja mam ochotę w tej chwili, prawda, włączyć się aktywnie, kandydować do Sejmu czy do jakiegokolwiek innego ciała politycznego, bo po prostu życie przeszło i na to już jest absolutnie za późno. Ale
Uważam tego typu refleksje, tego typu pytania dla bardzo wielu z Państwa za sensowne, za ważne i gorąco zachęcam, żebyście je sobie postawili. To znaczy, żebyście się po prostu zmierzyli z perspektywą wyniesienia swoich kompetencji, swoich racji do puli naszego wspólnego życia. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tej chwili jesteśmy w takim jedynym historycznym momencie, kiedy może nie tyle możemy, ale powinniśmy spróbować przejąć inicjatywę. Stare się, proszę Państwa, rozpadło. Nowe się jeszcze nie ukonstytuowało w pełni. Jesteśmy w okresie przejściowym i być może jest tu coś do ugrania. Lucien Cerise puentuje to bardzo celnym zdaniem, a mianowicie mówi, że jedyne bitwy, które na pewno przegramy, to te, w których nie staniemy do walki. On również zastanawia się, na ile skorumpowany system francuski, który bodajże jest jeszcze bardziej domknięty i jeszcze bardziej skorumpowany niż ten polski, na ile on w ogóle pozostawia nam jakąkolwiek przestrzeń. Ale mówi, że nie można nie skorzystać z tej historycznej chwili, nie można nie spróbować przynajmniej skrzyknąć jakiejś szerszej grupy ludzi i nie spróbować wejść do parlamentu francuskiego. Dla Francuzów jest to opcja praktycznie natychmiastowa, dlatego że za 2 miesiące mają wybory prezydenckie, a wkrótce później wybory do Zgromadzenia Narodowego i w tych wyborach parlamentarnych Lucien Cerise myśli, że można utworzyć, można po prostu wprowadzić przynajmniej paru tych niezależnych posłów na fali właśnie protestów przeciwko terrorowi sanitarnemu. Oczywiście chodzi o to, żeby bardzo konkretnie i trzeźwo ocenić swoje możliwości, ale on, w przeciwieństwie do jego kolegów, do jego przyjaciół, uważa, że właściwe pole bitwy do starcia z prorokami Wielkiego Resetu to jest właśnie płaszczyzna instytucji, biurokracji i technokracji. Dlaczego? Dlatego, że głębokie państwo właśnie za tymi instytucjami się chowa, tymi instytucjami się posługuje i dlatego trzeba podjąć to wyzwanie i stanąć do walki właśnie na tym polu. Pytanie, które każdy z nas powinien sobie postawić, zdaniem Lucien Cerise'a można sformułować w ten sposób. Co konkretnie mogę zrobić, aby pokonać wielki reset na polu bitwy instytucji państwowych? Jest oczywiste, że środki nas wszystkich, żeby tego dokonać, są bardzo ograniczone, ale jego zdaniem po prostu nie mamy innego wyjścia. To jest jedyna płaszczyzna, gdzie możemy sobie zapewnić jakie takie bezpieczeństwo i jakie takie przetrwanie w wierności naszemu stylowi życia, naszej koncepcji człowieczeństwa, gdzie możemy sobie zabezpieczyć skutecznie.
No, na przykład niezależność, autonomię żywnościową, czy po prostu odpowiednią opiekę zdrowotną. Jego zdaniem, w tej chwili układ sił jest taki, że jednostka, to znaczy pojedynczy obywatel, nic nie znaczy i nic nie może. Państwo w każdej chwili może każdego z nas rozdeptać jak przysłowiowego karalucha. I we Francji na przykład były tego typu już precedensy, kiedy jakaś grupa ludzi, tak zwanych survivalowców, jechała na wieś, prawda? Wspólnie zakładali coś na kształt komuny hipisowskiej z lat 70. bis. Nie po to, prawda, żeby palić trawkę czy dzielić się, obdarzać się wzajemnie miłością, ale po to, żeby kultywować własne warzywa, prawda, żeby pić zdrową wodę ze studni i tak dalej, i tak dalej. To zdarzały się przypadki, że te grupy były uznawane przez państwo francuskie za grupy na tyle niebezpieczne, że po prostu stawiano im różne, no, bardzo często totalnie fałszywe zarzuty. I ci ludzie trafiali, prawda, do aresztu, wytaczano im różne procesy, sprawy trwały latami, po to tylko, żeby pokazać Francuzom, że nie ma przed władzą i jej pomysłami żadnej ucieczki. I taka jest też diagnoza Lucien Syriza, że wszelkie takie pomysły ucieczki na wieś, chronienia się, prawda, w środku lasu, to są tylko rozwiązania krótkoterminowe. To jest tylko odroczenie wyroku, po prostu dlatego, że ta władza reprezentowana, prawda, której symbolem jest forum z Davos. Ta władza ma wpisany docelowo transhumanizm. A celem transhumanizmu jest wykluczenie lub zanegowanie autonomii wszelkiego życia. To znaczy, chodzi po prostu o to, że nawet jeżeli dzisiaj wyjedziemy na wieś, prawda, i zaczniemy uprawiać swoje jarzyny, to już pojawiają się sygnały nawet w polskim internecie, prawda, że nie wolno jest komercjalizować nasion, które my wyhodowaliśmy. Nie wolno tego rozprowadzać. I prędzej czy później wszyscy będziemy musieli tak czy siak. Czy to będzie na działkach pracowniczych w mieście czy na wsi, korzystać z nasion Monsanto. I wszelkie odstępstwa od tej reguły, jeżeli nie postawimy tutaj jakiejś kontry takiej naprawdę zbiorowej i instytucjonalnej, będą karane po prostu, traktowane jako przestępstwa i karane odpowiednimi grzywnami czy nawet więzieniem. Drugim rozwiązaniem, zdaniem pana Syrizy, jest krytyka władzy. Przy pomocy metapolityki, przy pomocy różnych akcji właśnie uświadamiających, budzących opinię publiczną, tak jak to opisałam, czy na przykładzie polskim, czy na przykładzie francuskim. Ale jego zdaniem to jest warunek konieczny do tego, żeby odnieść sukces, ale niewystarczający. We Francji to budzenie opinii publicznej trwa już ładnych parę lat. Zaangażowanych w to jest, no, bardzo dużo ludzi. Głównie to się odbywa właśnie w mediach społecznościowych. Jest, no, wyjątkowa liczba blogerów, którzy to już
od lat propagują. W związku z tym, no jakby ten warunek we Francji jest już odpowiednio spełniony. Na ile jest spełniony w Polsce, no to każdy z Państwa może sobie odpowiedzieć. Moim zdaniem jeszcze tutaj jest bardzo, ale to bardzo dużo do zrobienia i w tym celu właśnie zachęcam do wymiany myśli. Ale proszę Państwa, zdaniem Lucien Syriza tylko metapolityka, tylko jakieś akcje informacyjne czy edukacyjne nie przyniosą nam sukcesu. Jedyne, co możemy zrobić, to właśnie się zorganizować i właśnie spróbować no debaty wyborczej, sprawdzić się w tej debacie i pokusić się o realne uczestnictwo w życiu politycznym. Dlatego, że jak wiemy, tylko ten może się obronić przed władzą, kto jest w stanie stanowić prawa i kto jest w stanie wydawać polecenia służbom mundurowym. W każdym innym przypadku władza o nas nie zapomni, władza nie zostawi nas w spokoju. Transhumanizm nienawidzi natury z dwóch powodów. Dlatego, że jest darmowa i dlatego, że jest w istocie swojej zdecentralizowana. Nie można na niej zarobić, nie można jej kontrolować. Dla ludzi z Davos, dla technokratów, my też jesteśmy częścią tej natury i też póki co jesteśmy nieprzewidywalni i zdecentralizowani. Dla technokratów to jest prawdziwy skandal. Nie spoczną, póki nas nie sprowadzą do roli cegiełek w cybernetycznym, technokratycznym zarządzaniu wszystkim, bo tutaj nie tylko chodzi o ludzi, tutaj chodzi również o naturę, tutaj chodzi o zwierzęta, tutaj chodzi o przyrodę. Do tego dążą i jeżeli nie damy odpowiedniego odporu, to uda im się to osiągnąć. Zdaniem Lucien Syriza to, co jest istotne, to takie budzenie świadomości w społeczeństwach, żeby uświadomić poszczególnym grupom społecznym, z jakiego typu zagrożeniami mamy do czynienia. Według agendy 2030 do roku 2030 ma być zlikwidowana wszelka własność. Prawda? Pamiętamy wszyscy, omawialiśmy to szeroko parę miesięcy temu, jest taki program czy taka zajawka, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. I tutaj, proszę Państwa, jest prawdziwy potencjał do konstruowania jakiejś rzeczywistości politycznej w oparciu o ludzi, którzy dysponują w tej chwili ogromnymi majątkami. Tutaj zachodzi rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami kapitalistów, w cudzysłowie, to znaczy kapitalistów, którzy posiadają środki produkcji i którzy wytwarzają jeszcze jakieś dobra, i kapitalistów tak zwanych z Davos, to znaczy tych, którzy uważają, że należy wygasić wszelką działalność produkcyjną po to, żeby chronić planetę, po to, żeby po prostu chronić w cudzysłowie naturę. Te dwie grupy ludzi są w absolutnej opozycji do siebie. Oni mają sprzeczne interesy. I nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby właśnie ci bogacze obudzili się w tej chwili i podjęli bardzo konkretne działania, poświęcając na to część swoich kapitałów, część swoich środków, po to, żeby móc się nawet po roku 2030 cieszyć tym swoim bogactwem. Żeby nie wylądować po prostu pod mostem, bo do tego to wszystko zmierza. Mamy do czynienia z czymś znacznie gorszym od komunizmu. I ta wizja jest tak przerażająca, tak obezwładniająca, że w zasadzie powinna zmobilizować naprawdę sporą część społeczeństwa. I ta część społeczeństwa może być potencjalnymi wyborcami tych, którzy pokuszą się ewentualnie o wejście do parlamentów narodowych. Konkluzja Lucien Syriza. W obecnej sytuacji trzeba wytworzyć w naszych środowiskach antysystemowych dynamikę przejmowania władzy i nie stronić od partii politycznych, bądź je wręcz tworzyć. Żeby władza zostawiła nas w spokoju, mamy tylko jedną drogę – samemu być u władzy, sprawować własną swoją suwerenność, zostać suwerenem. I tego, proszę Państwa, sobie i Państwu życząc, pozostawiam Państwa już z własnymi refleksjami na ten temat, a w kolejnym spotkaniu będę chciała pokazać inne rozwiązania francuskie, innej drogi dochodzenia do tego samego, bo jak mówię, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale wedle różnej geografii i różnej topografii. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia niebawem. Przepraszam bardzo, ale mój komputer jest bardzo spowolniony, prawdopodobnie dlatego, że ta cenzura mnie też dosięgła i dlatego jest mi trudno pewne sprawy robić sprawnie. O, właśnie teraz już jestem bliska końca. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia. Jeszcze jesteśmy razem. Mój komputer musi zarejestrować to, o co go poprosiłam. Proszę Państwa, mój kanał jest bardzo skromny, więc prawdopodobnie dlatego jeszcze nie został wyłączony.